13 lipca 1876 roku uderzył nie tylko w rodzinę sądową naszą, ale w cały kraj i to w serce jego grom, który go powalił. Powszechne było mniemanie, że robi się jakaś niefortunna próba, która długo istnieć nie może. Postać Stanisława Tadeusza Strzednickiego dla Piotrkowian jest postacią bardzo ważną, ale jest postacią szerzej ważną także dla historii sądownictwa polskiego i początków państwa polskiego niepodległej II Rzeczpospolitej. Urodził się w 1840 roku i los obszedł się z nim niezbyt łaskawie, bowiem dwa lata po urodzeniu stracił matkę, a mając 6 lat stracił ojca. Został oddany na wychowanie swojego wujostwa, dzięki czemu mógł edukować się dalej. Z racji na sieroctwo trojga dzieci, ksiądz Bonifacy bierze dwóch chłopców, Stanisława i Benedykta, na plebanie, na wychowanie, a siostrę jej ciotka do Ciechanowa. Chodził do szkoły w Brańszczyku, następnie został przeniesiony do szkoły w Radzyminie, później do szkoły zakonnej w Pułtusku, gdzie otrzymał solidne wykształcenie, ale też i czerpał z tego, co reprezentował sobą ksiądz Bonifacy. I jakby tutaj zaczęło się to, co sprawiło, że Stanisław osiągnął w swoim życiu tak wiele. Na pewno korzystał z tych dobrodziejstw tego terenu tutaj nad Bugiem, bo jego język, jego sposób wyrażania się wyraźnie wskazuje nam na to, że czerpał z tych dobrych wzorców takiego naturalnego, codziennego życia. Od Brańszczyka więc poczynają się wzdłuż Buga łąki, które na wiosnę przedstawiają istny raj ziemski. Tyle tam cudnego kwiecia, tyle tam niezrównanego aromatu, taki cudny, a uroczy chaos, który gdy go się nawet jeden raz zobaczy, na całe życie pozostawi po sobie najpiękniejsze wspomnienia. Nie brak mu było takich też i takich chłopięcych, młodzieńczych zachowań. Na przykład zwyczaj w klasztorze w Pułtusku był taki, że po obiedzie brat zakonny roznosił po butelce piwa pod cele każdego zakonnika i to był znak dla tego zakonnika, żeby po sieście południowej wstawał i po spożyciu tego piwa mógł iść dalej tam do swojej pracy, do swoich obowiązków. I wspomina Stanisław w swoich pamiętnikach, że ci chłopcy ze szkoły, jak to piwo postawiono pod drzwiami, to oni szybko biegli, zabrali to piwo, stawiali w to miejsce pustą butelkę i mieli po prostu dla siebie na wieczór. Otwierał cele, schylał się po butelki i kiedy znalazł je puste, wpadał w gniew, gonił po korytarzu uczniów z dyscypliną w ręku, którą każdy zakonnik wedle reguły w rękawie od habitu nosił i smagał nią na prawo i lewo. Takie sceny były na porządku dziennym. Wprawdzie czasem, który z uczniów niewinnie nawet oberwał, ale co w ogóle było śmiechu, żartów? Kontynuował studia prawnicze w Moskwie i Sankt Petersburgu. Tam ukończył studia i w 1862 rozpoczął karierę prawniczą. Do Piotrkowa trafił najpierw odbywając swój staż zawodowy w Krasnym Stawie, w Sądzie Pokoju, zaczynając karierę od jednego z niższych stanowisk, pisarza. Następnie trafił do sądu w Lublinie, ostatecznie w Warszawie. W roku 1876 przeniósł się do Piotrkowa, myśląc początkowo, że trafia tutaj na kilka miesięcy. W efekcie pozostał tu do końca swojego życia. Warto nadmienić, że Stanisław Strzednicki od najmłodszych lat bardzo dobrze się uczył. Wykazywał się dużą pilnością i sumiennością, zbierał bardzo dobre noty ze wszystkich niemalże przedmiotów, które
zaliczał w ramach kolejnych lat edukacji, otrzymywał noty celujące, uzyskiwał nagrody, także książkowe. Szczególną miłością darzył matematykę, darzył przedmioty prawnicze i myślę, że to też w jakiś sposób było powiązane z jego umysłem, bardzo logicznym myśleniem wiążącym ze sobą związek przyczynowo-skutkowy, który w późniejszej praktyce prawniczej był niezmiernie ważny. Jako prawnik darzony był dużą sympatią i szacunkiem, przede wszystkim dla wyważonych osądów, które wydawał, czy to najpierw jako karnista, czy później cywilista, bo prawu cywilnemu poświęcił dalszą swoją drogę zawodową. Traktowany był jako osoba o bardzo dużej uczciwości, był nieprzekupny i pomimo tego, że swoją karierę zawodową rozpoczynał tak naprawdę, czy też osiągnął najwyższe zaszczyty w czasie zaboru rosyjskiego, nie zapomniał o swojej polskości i był niezaprzeczenie wielkim patriotą. Stanisław Zrzednicki został wiceprezesem sądu w czasie, kiedy Polska była pod zaborami. Piotrków był pod zaborem rosyjskim. Wysokie stanowiska obejmowali przede wszystkim Rosjanie. Natomiast jego ogromną wiedzę i zasługi dla prawa docenili nawet zaborcy, czyli osoby, które obejmowały najwyższe stanowiska w ówczesnym czasie. I stanowisko wiceprezesa sądu dla Polaka było ewenementem. Stanisław Pomian Zrzednicki. Dla mnie po prostu dziadek. Dopiero lektura pamiętników mojego prapradziada, które wydaliśmy, sprawiła, że zaczęliśmy dociekać, jakie było jego życie. Był darzony dużą sympatią i szacunkiem, także przez podwładnych, bowiem pamiętajmy, że od 1881 roku pełnił funkcję wiceprezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. To też dokumenty, które znajdują się w naszym zasobie, są szczególnie cenne, bowiem odzwierciedlają ten jego wzajemny stosunek do współmieszkańców miasta Piotrkowa, a jednym z najważniejszych chyba dokumentów jest akt powołania na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Zrzednickiego z 1917 roku. Pierwszego z pierwszych prezesów Sądu Najwyższego, który rozpoczął funkcjonowanie w 1917 roku. Stanisław Pomian Zrzednicki miał niewątpliwie dużo szczęścia. Dużo szczęścia miał dlatego, że należał do tej generacji Polaków, która dożyła wolnego polskiego sądownictwa, które powstało już jesienią 1917 roku. Mógłby ktoś powiedzieć, że na przykład pierwszym prezesem Sądu Najwyższego mógł zostać sędzia narodowości polskiej z Galicji, z zaboru austriackiego. To znowu też nie było tak. W roku 1916-17, kiedy tworzyły się zręby polskiej administracji w Królestwie Polskim, Polacy z Galicji nie byli traktowani jako swoi. Zrzednicki natomiast był swój, był Polakiem z Królestwa Polskiego i to też było nie bez znaczenia. Gdy śledziliśmy dokumenty, zaczęliśmy kroczyć drogami mojego dziadka, okazało się, że był fantastycznym człowiekiem, który był bardzo otwarty na ludzi. Teraz współcześnie by się powiedziało, że był wolontariuszem. Natomiast on sam pisze w pamiętnikach, że bardzo go pociągała filantropia. Filantropia w takim sensie, że starał się pomagać, ale nie rozdawał. Dziad spoczywa w grobie rodzinnym, właśnie w Piotrkowie Trybunalskim. To jest także moje rodzinne miasto i zawsze ze wzruszeniem, gdy jestem w Piotrkowie, idę jakąś drogą i myślę sobie, pewnie tędy chodził mój pradziadek. Był wielkim patriotą.
Urodził się przecież w 1840 roku i wykształcił w języku rosyjskim. A poszanowanie dla języka polskiego było u niego tak ogromne, że wszyscy sędziowie wspominali, że bardzo pilnował później języka polskiego. To było dla niego najważniejsze i to widać właśnie w pamiętnikach mojego dziadka. Oto, kiedy przemoc zrobiła krajowi największą krzywdę, odebrała mu rodzime sądownictwo i prawa, zaprowadziła swoje, a zatem obce i jej przez to samo niesympatyczne, wyrwała z ust nasz własny język i wtłoczyła w nie swój, powszechnie, jako narzucony, nielubiany. Trudno doszukiwać się w jego działalności czegoś, co mogłoby zostać przeniesione na grunt prawa odrodzonej II Rzeczpospolitej, dlatego że procedura cywilna czy procedura karna, której on sam uczył się w latach 60. i 70. XIX wieku, na warunki XX wieku, lat 20. XX wieku odrodzonej Polski, była już zbyt archaiczna. W związku z tym, jeżeli miałbym w jakiś sposób powiedzieć, dlaczego Strzednicki jest ważny przede wszystkim, to nie dlatego, że zostawił po sobie wybitne rozumowania, że pozostawił po sobie precedensowe rozstrzygnięcia, ale właśnie dlatego, że był żywym symbolem. To nie jest mało. Całe życie miało wpływ na życie mojej rodziny, a konkretnie między innymi na życie prawnuczki, czyli mojej mamy, Krystyny Matożanki wtedy, później z męża Nurkowskiej, która studiowała w latach 50. na Uniwersytecie Warszawskim. Została relegowana ze studiów za brak świadectwa lojalności. Nie mogła go otrzymać właśnie dlatego, że była prawnuczką Stanisława Pomian-Strzednickiego, który później został zapomniany. Nie wiem, czy specjalnie, że nawet nie uczą się o nim prawnicy na studiach. Mamy takie marzenie, żeby czerpali z pamiętników mojego pradziada i zobaczyli, w jaki sposób można być dobrym prawnikiem, prawym człowiekiem i fantastycznym patriotą.